Choć przetrwała gorący czas, cerkiew w ogniu stanęła jesienią. Nieboskiej chwały to blask, niewiara w niej wstała płomień. Nieboskiej chwały to blask, niewiara w niej wstała płomień. My dzisiaj klapki w Bieszczadach, nie? Trzeba mieć kurwa szczęście, naprawdę. Niesiemy buty w plecaku. Po bucie na plecach. Po kilogramie buta w plecaku. No tak w ogóle to jesteśmy w Duszotynie, nie? Kolejne nic pośrodku niczego. Straty w sprzęcie. Na razie dziura w bukłaku, odklejona podeszwa w bucie. Jest dobrze. Dwa tygodnie jeszcze przed nami, nie? Najwyżej przejdę niski w klapkach. Tak, pewnie. Ja ci kurwa dom. Leje mi się po dupie, trzeba coś z tym zrobić. No upij, nie? Cyrk. Z gór wracałem, gdy ty w góry niebieskie odszedłeś. Znów minąłem się z tobą i w końcu na zawsze. Drogi mistrzu, twe drogi tyle razy przebiegłem. Nigdy kroków z twoimi nie skrzyżowawszy. Pełnym barze pod stół pijane lecą już wiersze. Odmawiają tam goście za ciebie dziwne litanie. Piękny, kolejny piękny dzień w Beskidzie Niskim już tym razem. Wreszcie, Baśka powiedziała. Jak kurwa wygląda. Piwo w łapie, but na trytytce. Dramat, nie? Nie, dobrze jest. No tak, dobrze jest. Jesteśmy już, no w sumie, Wolaniżna to się nazywa. Próbujemy się przebić jakieś 10 km na Jasiel. Jedzie traktor, może nas weźmie na stopa do Woli Wyżnej. Chociaż przejdziemy się. Może się dostaniemy jakoś na stopa do Woli Wyżnej, bo tam jednak jeżdżą jeszcze robotnicy do byłego PGR-u. Co z tego wyjdzie, zobaczymy. Jakie kurwa piękne nic. Gruty tylko pisają. Niestety. No z 5 km jeszcze mamy. Nie, więcej. Ze 7. Jeszcze nie doszliśmy do PGR-u w Woli Wyżnej. A te kurwa odważniki na plecach naprawdę nie pomagają. No. Do pakowań na maksa. Tak. To jest właśnie Beskid Niski. Wilcze Góry. Tego nie grali, nie? Jeszcze. Jesteśmy w sumie pośrodku niczego. Jakieś dwa popegierowskie budynki.
W ogóle to jest wola Wyżna w tej chwili. Dwa PGR-owskie budynki. I? Taka perełka. Taka perełka. Przystanek PKS. Nie wiem, czy to widać. Wola Wyżna. PKS. Co, czekamy na autobus? No to. Poczekać. Tak? Do usranej śmierci, nie? W sumie w tej chwili wchodzimy na teren rezerwatu Źródliska Jasiołki się to nazywa dokładnie. I przed chwileczką dowiedziałem się, dlaczego Baśka jeszcze ze mną idzie. Przyznaj się. Gościu ma pół litra w plecaku. Które mamy zamiar wypić na Jasielu, nie? A ja targam prawie całe żarcie. Ojo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 j
właśnie żeśmy zreasumowali. Tak. On ma tylko grzyby i masło. A ja mam całą resztę. Będzie 2 kilo. Więcej. No ale piwo żeśmy już wypili. Okay. Piwo się nie liczy. No to lecimy. Droga wygląda mniej więcej tak. Tam las się pochyla wraz starym chojarem. Nad ciemnym strumieniem niebo się zamyka. Tam Bóg rosochaty zakrywa konary. Mogiły, których nawet wiatr unika. Dla oczu ukryty, niedostrzegły wzrokiem, jedyny ślad wymarłej sadyby. Gasnąca drożyna spleciona z potokiem, jakby nie była, odeszła, jak gdyby. Porosły drzewa, gdzie umarły chaty, zamknęły się cerkwi widmowe wieżeje. Opuścił się o Chrystus Pantokrator, zgięty w pół krzyż samotnie.